Witaj, dzień dobry. Dzisiaj będzie film trochę lżejszy, nie będzie o rozwoju osobowości, o wewnętrznym wzbogacaniu, nie będzie o magii chaosu, nie będzie o energiach, chociaż te tematy są mi najbliższe. Stwierdziłem, że zrobię taki troszeczkę lżejszy film. Proste sposoby, jak możesz sobie pomóc w życiu. Te sposoby działają niezależnie od tego, czy masz lat 17 czy 70. Po prostu kilka prostych sztuczek rodem, może trochę z Witch, trochę z szeptuch. Takie zwykłe, codzienne, rytualne sposoby na załatwienie problemów, które mogą cię nękać, na osiągnięcie rzeczy, które być może chcesz osiągnąć. Tutaj, tak jak we wszystkich innych sprawach, najpierw uprzedzam, że jeżeli trzeba mieć zachowaną czystość intencji. Jeżeli chcesz zrobić komuś coś złego, to zło do ciebie wraca i to zwielokrotnione. Tutaj w tych sposobach akurat nie będę ci proponował, jak sądzę, niczego, co możesz wykorzystać dla zadania komuś krzywdy, dla zrobienia komuś przykrości. To są sposoby, które po prostu tobie ułatwiają życie dla ciebie i tylko dla ciebie. Nie przedłużając tego wstępu, zacznijmy. Pierwsza rzecz, z jaką możesz się spotkać, to może czasami zdarzała ci się taka sytuacja, że od jakiegoś czasu nic ci się nie udaje, wszystko idzie źle, tak jakby cały świat sprzysiągł się przeciwko tobie. To może być urok. To może być urok rzucony na ciebie przez kogoś nawet bezwiednie, nawet nie ze świadomą intencją, po prostu ktoś, kto ma takie zdolności psychiczne, w pewnym momencie źle na ciebie popatrzył, tak zwane złe oko, czy pomyślał coś złego na twój temat i to psuje ci życie. Otóż tego uroku można się spokojnie pozbyć. Będzie ci potrzebna do tego gałązka jabłoni. Malutka gałązka, jeżeli znajdziesz jabłoń, to taka moja prośba, nie zrywaj z drzewa, po co drzewa pozbawiać tej gałązki, jabłoń dosyć dużo gałązek puszcza, możesz wykorzystać te, które spadły na ziemię. Będzie potrzebny też do tego włos swojej głowy. No tutaj mężczyźni krótkowłosi mogą mieć pewne kłopoty, może być to równie spokojnie włos pochodzący z brody. Znajdź sobie spokojne miejsce, tam gdzie możesz się skupić. Weź ten włos i zawiń dookoła gałązki, mówiąc: ktokolwiek rzucił ten urok, rzucił go na siebie. Urok nie wyrok, niech się rozpłynie w drzewie. Po czym tą gałązkę z zawiniętym włosem umieść z powrotem na jabłoni, do której przedtem należała. Zobaczysz, że za jakiś czas, może nawet od razu, te wszystkie złe rzeczy, które ci się przydarzały, odwrócą się, wszystko wróci do normy. Kolejny sposób to jest sposób troszeczkę magiczny. Wiąże się ze słowem abrakadabra. Absolutnie nie kojarzę tego słowa z magikiem wyciągającym królika z cylindra. Jest to dosyć dawno, starożytne, z Bliskiego Wschodu pochodzące słowo, które ma rzeczywiście magiczną moc. Aby to jest taki sposób, aby ułatwić sobie życie, aby wszystko szło po twoim torze, po twojej myśli. Weź białą kartkę papieru i pisz to słowo na niej atramentem. Tu niedobry będzie długopis, potrzebny będzie prawdziwy atrament. Napisz najpierw abrakadabra, potem bez ostatniej litery, abrakadabr i tak dalej, aż zostanie ci tylko A. Z tym, że pisz to tak równo pod sobą, aby powstał trójkąt, klin skierowany osią do dołu. Następnie kartkę, na której to zostało napisane, zawiń w rulonik, owiń białą wstążką i noś przy sobie przez 7 dni.
Po 7 dniach czeka Cię wycieczka nad wodę. Dlaczego nad wodę? Tą kartkę po 7 dniach musisz wrzucić do płynącej wody. Może być to rzeka, może to być strumyk, jakiekolwiek miejsce, gdzie woda płynie. Stań tyłem do tego miejsca i wrzuć tą kartkę przez ramię do płynącej wody. Zobaczysz, że wszystko jakby zacznie Ci się układać, wszystko zacznie iść po Twojej myśli. Kolejny sposób, który mogę Ci zaproponować, to jest... Widzisz, zdarzają się takie sytuacje, nie wiem, w szkole, w pracy, gdziekolwiek w środowisku, że ktoś się Ciebie uczepi. Ktoś Cię ośmiesza, wszystko co robisz jest źle, w pewien sposób Cię prześladuje, nie jest to aż na tyle ostre, żeby ostro reagować, natomiast no, nie bardzo wiadomo, co z tym zrobisz. Jest na taką osobę metoda. Musisz tutaj wziąć karteczkę taką czerwoną, bardziej purpurową. Musisz mieć również do tego białą kredę i jasno-niebieską wstążkę. Napisz imię tej osoby białą kredą na tej czerwonej kartce. Przekreśl je pionową kreską. Następnie kartkę zwiń, owiń wstążką i włóż do zamrażarki. Zamrażarki, zamrażalnika, cokolwiek tam masz w domu. I wkładając do zamrażalnika, wypowiedz następujące słowa. Zamarznij, bądź zamrożony. Nie wyrządzisz szkody nikomu. Nie będziesz mnie niepokoić. I ty i ja pozostaniemy w pokoju. To jest ważne, aby nie eskalować kłótni, to ostatnie zdanie. Zobaczysz, że ta osoba w pewien sposób od ciebie się odczepi. No dobrze, ale co zrobić, jeżeli ktoś chcesz, żeby się do ciebie przyczepił? Jeżeli chcesz, żeby ktoś zwrócił na ciebie uwagę? Podaję ci ten sposób pod jednym warunkiem. Pamiętaj, nie wybieraj osób żonatych, zamężnych, nie wybieraj osób zajętych w jakiś sposób przez innych. Krzywda wyrządzona związkowi może do ciebie wrócić. Natomiast jeżeli to jest osoba wolna, ty jesteś osobą wolną, to jak najbardziej możesz tą metodę wykorzystać, żeby zwrócić na siebie uwagę. Potrzebny będzie ci do tego czerwony wosk i czarna nitka i szpilka. Zrób kulkę z tego czerwonego wosku. Do tej kulki musisz włożyć, wcisnąć w jakiś sposób włos tej osoby. Jak ten włos zdobędziesz, to już pozostawiam Twojej inwencji. Tutaj ciężko coś poradzić, jeżeli nie znam sytuacji. Ten włos wciśnij do tej kulki, następnie z kulki uformuj coś w rodzaju ludzika. Ludzika owiń w pasie tą nitką. Drugi koniec nitki zawiąż na szpilce. I obracając zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara tą szpilkę, nawiń kilka razy na tą szpilkę nitkę. I robiąc to, wypowiedz następujące słowa. Chodź do mnie, przybywaj. Już się przede mną nie ukrywaj. Już czas mnie zauważyć. To musi się zdarzyć. Przyciąga cię moja myśl. Musisz do mnie przyjść. Zobaczysz. Zobaczysz, że to zadziała. A może jeszcze metoda odwrotna? Może chcesz, żeby ktoś się od ciebie odczepił, dał ci spokój? I tutaj nie chodzi o osoby prześladujące, tylko osoby, które może w twoim mniemaniu zbyt mocno są tobą zainteresowane. Takiej osoby też możesz się pozbyć. Też będzie potrzebny czerwony papier, też będzie również potrzebny włos tej osoby. Na czerwonym papierze napisz czarnym atramentem imię tej osoby, połóż na nim włos i zawiń to w taką jakby kopertkę. Musisz tą kopertkę położyć na ziemi, i tylko że to musi być podłoże nietwarde, takie podłoże, w które może wbić się szpilka. I wypowiadając słowa, nie chcę twojej krzywdy, po prostu zostaw mnie w spokoju. Taka jest moja wola,
przebij tą kopertkę szpilką tak, aby ona również weszła w podłoże. Dobrze by zostawić na jakiś czas ten papierek przybity gdzieś tam do ziemi, także lepiej zrób to w miejscu, w którym nikt go nie odnajdzie, nie rozpakuje. Na pewno możesz gdzieś w swojej okolicy takie miejsce znaleźć. Kolejny sposób, jeżeli nie chodzi ci o jakieś konkretne osoby, tylko chcesz być postrzegana, postrzegany w towarzystwie jako osoba miła, pożądana, osoba, na którą wszyscy zwracają uwagę. Na to też jest metoda rodem z tej sfery. Jest to metoda na bycie czarującym w towarzystwie. Tutaj musi być dwie metody. Pierwsza bardziej skomplikowana, druga prostsza. Według tej bardziej skomplikowanej musi się to odbyć o północy. Równo od północy musisz zacząć podczas pełni księżyca. Potrzebna ci będzie muszelka, własny włos, różowy woreczek i pomarańczowa wstążka. Podczas tego rytuału muszelkę i włos włóż do tego różowego woreczka, zawiąż pomarańczową wstążką i może nie. Tak, włóż do woreczka muszelkę i włos, natomiast przed zawiązaniem wyobraź sobie na minutę, dwie, więcej nie trzeba, że otacza cię piękne złote światło. Wtedy to włożony woreczek zawiąż wstążeczką i noś przy sobie. Noś go przy sobie, a zobaczysz, że twoja atrakcyjność towarzyska wzrośnie. I tutaj druga prostsza metoda na to jest zwykły różowy kwarc. Tu nie musisz wypowiadać żadnych zaklęć, musisz mieć kawałek różowego kwarcu na tyle mały, żeby się zmieścił w kieszeni, na tyle duży, żeby go było można czuć pod palcami. Kwarc najpierw opłucz pod bieżącą wodą, następnie po prostu ten różowy kwarc noś przy sobie w kieszeni i kiedy to tylko możliwe, pocieraj palcami. W tym momencie też ludzie zaczną do ciebie bardziej lgnąć. Może nie tylko ludzie, również zwierzęta. Ten różowy kwarc wydobywa z ciebie jakąś taką wewnętrzną atrakcyjność zarówno dla ludzi, dla zwierząt, dla całego świata. I cóż, metoda najbardziej może skomplikowana, ale często przydatna metoda na uzdrowienie jakiejś bliskiej ci osoby. Tu będzie potrzebna dalsza wycieczka, potrzebne będzie morze. Potrzebne ci będzie poza tym 5 czerwonych kwiatów, sporo muszelek. Jeżeli nie chcesz zrywać kwiatów, używać ciętych kwiatów, jeżeli to jest wbrew twoim zasadom, może to być 5 czerwonych kamyków. I troszeczkę szybkości. Na brzegu morza, w momencie, kiedy odpływa fala, narysuj, dobrze to zrobić tuż przed przypływem, narysuj pentagram. W 5 rogach pentagramu umieść te czerwone kwiaty lub czerwone kamyki. Z muszelek ułóż inicjały osoby, która ma być uzdrowiona. Patruj się w ten pentagram i powiedz: wiatr niesie ulgę, ziemia przynosi zdrowie, woda obmywa z bólu, ogień jest oczyszczeniem. Moją wolą jest, aby ta przypływająca fala uruchomiła wszystkie żywioły i tu wypowiedz imię, nazwisko tej osoby, stała się zdrowa. To rzeczywiście może pomóc. Oczywiście jak przy takich wszystkich rytuałach zaznaczam, że nie należy rezygnować z pomocy lekarzy, nie należy rezygnować z pomocy profesjonalistów, natomiast ten rytuał może ci w tym bardzo pomóc. Tyle tych prostych metod.
Zapraszam Cię do innych filmów, gdzie znajdziesz bardziej skomplikowane metody. Jeżeli czekałeś na metody przynoszące pieniądze, odsyłam Cię do filmu Materializacja pragnień lub Rytuał Oliwinu i również w innych moich filmach. Są metody na pieniądze, natomiast pamiętaj, że to są metody na pieniądze, których potrzebujesz, a nie tych, których chcesz. I te metody dadzą Ci tyle, ile Ci potrzeba, a nie tyle, ile chcesz. Na moich filmach znajdziesz też wiele innych, z innych dziedzin, ciekawych materiałów, także zachęcam Cię do obejrzenia. Oczywiście zachęcam Cię również do subskrypcji mojego kanału. Na dzisiaj tyle i do zobaczenia.